Argentyna wygrała, a Leo Messi oskarżył arbitrów o korupcję. Robert Lewandowski zostanie legendą Bayernu Monachium, a kibice boją się o Krzysztofa Piątka. Witam Was, ja jestem Mateusz, a w dzisiejszym filmie... Manuel Neuer straszy Bayern Monachium, że może odejść z klubu. Juventus wywiera presję na Interze Mediolan, chcą im zabrać Romelu Lukaku. Agent Paula Pogby Mino Raiola przyznaje, że jego klient chce odejść z Manchesteru. Marcin Bułka piłkarzem PSG. Dziwna sytuacja podczas prezentacji Frankiego de Jonga w FC Barcelonie. A na sam koniec Sir Alex Ferguson radzi, kogo powinien kupić Manchester United. Minęły dwa dni, a jest nas ponad 131 tysięcy. Naprawdę Wam za to dziękuję, jest mi mega miło. Dziś dzięki obstawiamy.info do wygrania macie dwie takie piłeczki. Ale co musicie zrobić, aby je zdobyć? Otóż zasady są naprawdę bardzo proste. Wystarczy subskrybować nasz kanał oraz kanał Obstawiamy. Link macie w opisie tego filmu. A następnie w komentarzu pod tym filmem napisać hashtag piłka oraz ocenić ten film i to wszystko. Nie musicie robić nic więcej. Zachęcam do wzięcia udziału, bo nagrody naprawdę fajne. Zapraszam do oglądania. Wczoraj odbyło się spotkanie o trzecie miejsce na Copa America. Mówi się, że sędzia dobrze wykonuje swoją pracę, kiedy w meczu jest niewidoczny. Ale tak nie było w tym przypadku. Arbiter stał się największą gwiazdą tego spotkania. Argentyna mierzyła się z Chile. Na samym początku nie było dużo akcji. Jedni jak i drudzy starali się wyczekać przeciwnika. Zobaczyć jak rywal się ustawia i jak powinno się pod niego grać. Pierwsza bramka padła w 12 minucie. Leo Messi asystował z połowy boiska, a Sergio Aguero pokonał bramkarza. Chile zostało osłabione w 17 minucie. Z powodu kontuzji boisko opuścił Alexis Sanchez. W 22 minucie na listę strzelców wpisał się Paulo Dybala. Sprytnie z wodem ciała oszukał defensorów i z piłką popędził na bramkarza, którego ostatecznie przelobował. I tak po 22 minutach Argentyna prowadziła już 2-0. I teraz to, na co wszyscy czekają. 32 minuta. Leo Messi, jak i Gary Mendel gonili za piłką, jednak ta opuściła boisko. Leo delikatnie popchał rywala, a ten, gdy wracał, staranował go swoim ciałem. Zobaczcie sami. Arbiter nie zawahał się ani chwili i od razu wyrzucił jednego jak i drugiego z boiska. To wywołało w mediach wielką burzę. Czytałem opinie ekspertów, którzy przeanalizowali całe zajście i uważają, że czerwień w tej sytuacji była zupełnie zbędna. Jeden jak i drudzy zasłużyli tylko na żółty kartonik. Coś ciekawym zbiegiem okoliczności to Messi jak i Medel są kapitanami swoich drużyn. Była to też druga czerwona kartka w karierze Leo Messiego. Ostatnio dostał 14 lat temu, dokładnie w 2005 roku. Znalazłem też informację, że było to 670 spotkań temu, a pierwszą czerwień otrzymał w swoim debiucie w reprezentacji. Wracając jednak do spotkania, to pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 2-0. Chwilę po rozpoczęciu drugiej części gry mogłoby już być 3-0 dla Argentyny. Tylko po zamieszaniu w polu karnym żaden z czterech strzałów nie wylądował w bramce. Arbiter zdecydowanie nie potrafił zapanować nad tym spotkaniem. Mecz był brutalny, a sam popełniał wiele błędów. W 60 minucie po konsultacji z VAR podyktował rzut karny dla Chile. Arturo Vidal piekielnie mocnym uderzeniem pokonał bramkarza. Mecz zakończył się wynikiem 2-1. Po tym spotkaniu bardzo zirytowany i zdenerwowany całą sytuacją był Leo Messi. Nie wyszedł razem z drużyną po odbiór medalu oraz pucharu. W swojej wypowiedzi po meczu odniósł się też do ich spotkania z Brazylią. W tamtym spotkaniu Argentynie należały się dwa rzuty karne, ale ani jeden nie został podyktowany i ostatecznie przegrali z Brazylijczykami 2-0. Nie poszedłem na podium, ponieważ nie powinniśmy być częścią tej korupcji i braku szacunku. Brazylia będzie mistrzem, bez wątpienia. Niestety sądzę, że to zostało ustalone właśnie pod nią. Korupcja i tacy sędziowie niszczą futbol. Mam nadzieję, że arbiter jak i VAR nie będą miały wpływu na wynik finału, a Peru będzie w stanie konkurować, ponieważ ma zespół, który wyeliminował Chile. Ale najpewniej im na to nie pozwolą. Jeśli chodzi o spotkanie z Brazylią, to nie byli od nas lepsi. Sędzia był po ich stronie, to nie jest usprawiedliwienie, ale taka jest prawda. Tak mocnych słów wypowiedzianych przez Messiego jeszcze nigdy nie słyszałem. Kto z Was oglądał to spotkanie, co sądzicie o pracy arbitra i słowach Leo Messiego? Czekam na Wasze komentarze.
Manuel Neuer jeszcze w tym okienku transferowym może zmienić barwy klubowe. Powodem tego jest nieporadność władz Bawarczyków na rynku transferowym. Do tej pory nie wykonali ani jednego transferu, a z klubem pożegnało się kilku znakomitych graczy. Powiecie mi, że mówię nieprawdę, bo przyszło przecież dwóch zawodników, ale po pierwsze o nich było wiadomo już wcześniej, a po drugie wzmocnili tylko linię obrony. Do Monachium trafił Lucas Hernandez z Atletico Madryt i Benjamin Pavard. Jednak stracili pięciu bardzo dobrych zawodników: Matsa Hummelsa, Rafinie, Franka Ribery'ego, Ariana Robena oraz Jamesa Rodriguez'a. Agent Manuela Neuera jest tym bardzo niepocieszony. Takie straty w pomocy mogą wiele Bayer kosztować, jeśli nie zostaną one uzupełnione nowymi piłkarzami. O transferach jak na razie kompletna cisza. Manuel jest nastawiony na sukces. Mam wrażenie, że luka w stosunku do czołowych czterech najlepszych angielskich drużyn jest już poważna, a kadra Monachium nie jest jeszcze tak konkurencyjna ani przygotowana, aby sprostać ambicjom Manuela. Widać, że Bayern planuje spocząć na laurach. On nie chce przejść na emeryturę w 2021 roku. Jest teraz w fazie, w której musi podjąć decyzję, jaka będzie jego przyszłość. Podpisanie przedłużenia umowy i zakończenie kariery w Bayernie Monachium jest oczywiście bardzo dobrą opcją, ale nie jedyną. Wygląda na to, że transfery w Bayernie muszą przyspieszyć. Wydaje mi się jednak, że strata Neuera byłaby tylko stratą wizerunkową, a nie piłkarską. Lepszy już nie będzie, a ma już 33 lata na karku. Potrzeba dla niego nowego, dobrego następcy. Zachęcam do zagrania Football Team. Jest to polski przeglądarkowy menadżer piłkarski, w którym tworzysz i rozwijasz własnego zawodnika. Mamy tam własną drużynę landrynki, jak i akademię. Jeśli jesteście już graczami albo chcielibyście spróbować swoich sił, zachęcam do rejestracji z linku poniżej. Dzięki temu dostaniecie 200 energii na start, co pozwoli Wam szybciej rozwinąć swojego piłkarza. Robert Lewandowski nie ma ani chwili na odpoczynek, trenuje nawet w samolocie. Wczoraj wrzucił na swojego Instagrama takie nagranie. Oprócz tego jego agent Pini Zahavi przyznał, że przedłuży on umowę z Bayernem Monachium. Ma podpisać 4-letnią umowę, która obowiązywać będzie do końca czerwca 2023 roku. Media podają informację, że wystarczy tylko podpisać dokumenty, które są już przygotowane. Jeśli dopełni swojej umowy, może się stać prawdziwą legendą Bayernu Monachium, bowiem spędziłby tam 9 lat. Licznik jego bramek ciągle bije, a w wyniku tego porozumienia odejście do Realu czy innego klubu nie wchodzi w grę. Krzysztof Piątek sprawił, że kibicom zrobiło się gorąco. A to tylko przez swoje popisy, jakimi ostatnio pochwalił się na Instagramie. Przebywa on obecnie na Ibizie, a tam ma do dyspozycji jacht i piękną pogodę. Zobaczcie sami. Całe szczęście nic się nie stało, ale mogło być różnie. Mógł się poślizgnąć czy cokolwiek innego, co mogłoby skutkować kontuzją. Ale gdyby tak się stało, pewnie byśmy tego nagrania nie zobaczyli. Nie możemy jednak zabraniać piłkarzom normalnego funkcjonowania czy dobrej zabawy, tylko dlatego, że coś może im się stać. Czytałem komentarze na wielu portalach i zdziwiłem się, że tak wiele osób krytykuje Pio, a w mojej opinii zupełnie bezpodstawnie. O tym, że zarząd Juventusu to geniusze biznesu, chyba nie muszę nikogo przekonywać. Świadczy o tym choćby pozyskanie zawodników całkiem za darmo. Jak na przykład ostatnio Aaron Ramsey. Jak wiemy, od pewnego czasu starają się o pozyskanie Mauro Icardiego z Interu Mediolan. Jednak ten transfer cały czas nie doszedł do skutku i jak informują włoskie media, jest to tylko wina Interu, który zanim nie pozyska następcy dla swojego byłego kapitana, nie odda Icardiego do Juventusu. Drużyna Antonio Conte jest bardzo mocno zainteresowana Romelu Lukaku z Manchester United. Rozmowy podobno są już bardzo zaawansowane, ale Włosi nie chcą spełnić żądań finansowych Czerwonych Diabłów. W takiej sytuacji stara dama wykonała genialny ruch. Sama zapytała o Romelu Lukaku, o jego dostępność i jaka kwota by interesowała Anglików. Cała sprawa została specjalnie nagłośniona, aby dowiedzieli się o tym działacze Interu. A to ma wywrzeć na nich presję. Bo albo Juve dogada się z United i kupi Belga, a Inter pozostanie z piłkarzem, który nie chce dla nich grać, albo muszą obniżyć cenę za Icardiego, aby Juve podjęło ostateczną decyzję. Tam naprawdę pracują geniusze. Autorem suchara na dziś jest Rafał, który napisał: jaka jest ulubiona opcja Neymara w FIFA? Symuluj mecz. Dzięki za tego suchara, a wy jeżeli znacie jakieś inne piłkarskie suchary, wysyłajcie mi je na Instagrama LandryIty, link macie w opisie tego filmu.
a być może to Wy i Wasz suchar pojawi się w kolejnym materiale. Powodzenia! Ciąg dalszy problemów Manchester United. Agent Paula Pogby zapewniał, że zrobi wszystko, aby jego klient zmienił barwy klubowe. Każdy w klubie od menadżera po właściciela wiedzą, jakie jest życzenie Paula. Wszyscy wiedzą o tym, że chce odejść. Jesteśmy w trakcie działań mających zapewnić szczęście mojego klienta i grę w nowym klubie. To są słowa Mino Raioli. Cały czas najbliższy pozyskania Paula Pogby jest oczywiście Real Madryt. Jest to ich ostatni transfer w tym okienku, o który tak bardzo się starają. I tak jak mówiłem wiele razy, Zinedine Zidane jest w stanie zrobić wszystko, aby mieć go w swojej drużynie. To na nim chce budować przyszłość królewskich. Real jest w stanie wymienić się za swoich dwóch piłkarzy. United może wybierać Jamesa Rodriguez'a, Keylora Navasa, Gareth'a Bale'a oraz Isco. Dodatkowo mieliby zapłacić jeszcze 80 milionów euro. Ciekawa propozycja. Pytanie tylko, ile za swojego piłkarza będzie chciał zarząd United. Mówi się o kwocie około 150 milionów euro. Juventus również pytał o Pogbę, ale jego powrót do Włoch jest raczej mało prawdopodobny. Starej damy w chwili obecnej nie będzie stać na jego transfer. Co więcej, Pogba jako jedyny z drużyny nie wrócił do Manchesteru na treningi, a już za kilka dni wylatują na przedsezonowe tournée. Jednak włoskie media są przekonane, że Paul Pogba dostanie zgodę na transfer, ale tylko wtedy, gdy uda im się znaleźć następcę dla Francuza. I tu z ciekawą informacją przychodzi La Gazzetta dello Sport. Siergiej Milinkowicz-Savic ma być na celowniku Czerwonych Diabłów. Rzecz w tym, że prezes Lazio chce za niego zaporową kwotę ponad 100 milionów euro. O tego piłkarza stara się także PSG. Oba kluby oferowały ponoć 75 milionów euro, ale obie oferty zostały odrzucone. Lazio miało wysłać do Anglii swojego przedstawiciela, który miałby pomóc w finalizowaniu transferu. To chyba oznacza, że włoski klub chce się pozbyć swojej gwiazdy. Wydaje mi się jednak, że kwota 100 milionów euro musi być obniżona. Jest ona tak zaporowa, że nawet Manchester United nie zdecyduje się tyle wyłożyć za tego piłkarza. Marcin Bułka opuścił Chelsea i oficjalnie został piłkarzem PSG. Wczoraj odbyła się jego prezentacja. Podpisał z klubem dwuletni kontrakt do czerwca 2021 roku. Życzymy mu wielu sukcesów w nowych barwach. Podczas prezentacji Frankiego de Jonga w FC Barcelonie doszło do bardzo dziwnej sytuacji. Piłkarz wspólnie ze swoją dziewczyną pozował do zdjęć, kiedy to Josep Bartomeu podszedł do niej i zabrał jej torebkę. Zobaczcie sami. Być może jest to spowodowane tym, że na niej zawieszona była literka D, co może być logiem jakiejś firmy. Jeżeli wiecie, jakiej firmy jest to torebka, napiszcie w komentarzu. Przypuszczam, że umowy sponsorskie mogą na to nie pozwalać. Dlatego czujny prezes szybko uratował sytuację. Oprócz tego pięknie zachował się Ajax Amsterdam. W dniu prezentacji De Jonga w Barcelonie wykupił całą pierwszą stronę Mundo Deportivo, aby życzyć swojemu byłemu piłkarzowi powodzenia w nowym klubie. Naprawdę piękny gest. Sir Alex Ferguson jest wielkim zwolennikiem transferu Harry'ego Maguire'a z Leicester City do Manchester United. Uważa, że defensywa Czerwonych Diabłów powinna być bezwzględnie wzmocniona i nie ma na co czekać. Problemem jest oczywiście kwota, jaką Lisy życzą sobie za obrońcę. Mówi się, że propozycja 70 milionów funtów została odrzucona. Jednak każdy fan United na pewno czeka na ten transfer. Ale jeszcze niedawno mówiliśmy o transferze Kalidou Koulibaly'ego z Napoli. Ale ten temat niestety umarł. Media nic o tym nie mówią, a jest to bardzo dobry piłkarz. Szybki, silny i do tego dobrze zbudowany. Na dziś to już koniec. Zachęcam do ocenienia tego filmu oraz subskrybowania naszego kanału. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Wielkie dzięki za oglądanie. Do usłyszenia.